Dużo nowości. Dużo nowości dzisiaj. Tak naprawdę zaczęliśmy o godzinie 14 w Żabcach. Tam zainaugurowaliśmy pierwszy w ogóle w historii naszej gminy, naszego ośrodka kultury, taki na większą skalę przejazd rolkowy. W ostatniej chwili też zdecydowaliśmy się jako organizatorzy, żeby dopuścić rowerzystów. Wolniejszym tempem wyruszyli też rowerzyści. Przejechaliśmy odcinek 4 km z świetlicy naszego ośrodka kultury w Żabcach do świetlicy w miejscowości Pościsze, bardzo pięknie zlokalizowanej w lesie. Tutaj będziemy dalej kontynuować dzisiejsze obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji przygotowaliśmy również wszystkim uczestnikom rajdu takie proporczyki biało-czerwone. Część osób w ogóle była ubrana w kolorach bieli i czerwieni. Myślę, że tym pięknym akcentem fajnie uczciliśmy ten dzień w formie atrakcyjnej również dla dzieci, dla młodzieży, co szczególnie ważne, bo młodzieży było całkiem sporo. Tutaj w Pościszach cóż się dalej zadzieje? Zadzieje się grill, bo dzieci zgłodniały. To był dla nich bardzo duży wyczyn na rolkach, na dziecięcych kółeczkach przejechać ten odcinek 4 km. Będziemy tutaj sobie ucztować, będą prowadzone animacje przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz członkowie klubu planszówek Makao, którzy spotykają się raz w tygodniu w czwartki. Będą próbować zaprzyjaźnić naszych mieszkańców i rodziny, które się tutaj znajdują właśnie w gry planszowe. Dla najaktywniejszych uczestników mamy przygotowane kubeczki, upominki, dlatego myślę, że to będzie bardzo, bardzo miły dzień i że spędzimy tutaj do późnych godzin wieczornych wspólnie czas. Jeszcze tylko dodam, bo to bardzo ważna informacja, że to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać na planszówkach, że możemy poczęstować naszych mieszkańców wspólną taką kiełbaską z grilla, że mamy te kubeczki, że mogliśmy zakupić gry planszowe, to wszystko zadziało się z tytułu dofinansowania pozyskanego z gminy Międzyrzec Podlaski w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Dziękujemy panu wójtowi bardzo za zaufanie. Bardzo fajny sposób, aktywny właśnie na świętowanie 3 maja. Tak, tak, właśnie na tym nam najbardziej zależało, żeby może w tym roku niekoniecznie tak bardzo patetycznie, bardzo oficjalnie i elegancko, tylko w takiej formie przyjaznej dla rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, bo młodzież szczególnie trudno jest zachęcić do partycypacji w wydarzeniach kulturalnych.